22 lipca w lwowskiej parafii świętej Marii Magdaleny miało miejsce święto patronalne. W tym roku uroczystościom odpustowym przewodniczył nowo mianowany wikariusz ksiądz Marek Dziedzic. Na uroczystość parafii świętej Marii Magdaleny przybyło wielu wiernych, a także duchowieństwo oraz siostry i bracia z różnych klasztorów lwowskich. W swoim kazaniu ksiądz Marek zachęcił wiernych do tego, abyśmy tak jak święta Maria Magdalena mieli wiarę zbudowaną na zaufaniu Bogu, nawet jeśli w życiu mamy doświadczenie przez wiele trudności. I podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie